Renata Gierszewska, witam Państwa i zapraszam na powtórzenie najważniejszych informacji minionego tygodnia. Mają dość hałasu i wiecznych burt stwarzanych przez pijanych gości nocnych klubów. Około 70 osób wzięło udział w debacie poświęconej pogarszającej się sytuacji mieszkańców Świnickiego Rynku. W centrum miasta jeszcze w tym miesiącu mają pojawić się dodatkowe piesze patrole policji. Wpłynęły także wnioski do Urzędu Miejskiego od policji o odebranie koncesji na alkohol właścicielom kanapy i radiobaru. Od momentu otwarcia dwóch konkretnych klubów mieszkańcy rynku są zmuszeni od kwietnia do października albo nie spać całą noc, albo spać przy zamkniętych oknach. To tylko jeden z wielu głosów niezadowolenia z obecnej sytuacji na Świnickim Rynku związanej z weekendowymi zabawami. Licznie przybyli na spotkanie z policją mieszkańcy mają już dość zakłócenia ciszy nocnej, zbyt głośnej ich zdaniem muzyki, wiecznych burt stwarzanych przez pijanych imprezowiczów oraz opieszałości policji. Problem zaczyna się w momencie, kiedy przez płotki okrutów fiołkowych przewalają się pijani. I zaczynają się nocne krzyki, piski, wyzywanie osobówki. To jest problem. Właściciele restauracji tłumaczą, że nie odpowiadają za gości, którzy ich lokale opuszczają w trakcie imprezy, a robią to często, chociażby wychodząc na papierosa. Zamknięcie klubu Polonia również miało wpływ na pogarszającą się sytuację w rynku. Wszyscy są byli szczęśliwi, że zamknięta została dyskoteka, ale ta dyskoteka została przeniesiona w rynek. Nas się nikt nie pytał o to, czy my się zgadzamy na to, czy nie. Owszem, niech sobie restauratorzy pracują, ja to rozumiem, ja też kiedyś prowadziłam działalność, ale wszystko na miarę jakiegoś nowego rozsądku. Cisza nocna obowiązuje, a ja od czwartku wstaję do pracy. Policja i Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa chcą odebrania koncesji na alkohol właścicielom kanapy i radiobaru. Są one obecnie analizowane. My zapoznaliśmy się z tym pismem i bodajże wczoraj wystąpiliśmy jeszcze do policji z prośbą o uzupełnienie niektórych danych, bo niestety nie do końca można stwierdzić, że kradzież do rynku w lokalu gastronomicznym ma lub nie ma związku z tym, czy tam jest sprzedawany alkohol. I to musi być naprawdę dobrze. Tutaj żartów nie ma, bo ryzykujemy sporymi kwotami pieniędzy publicznych, budżetu publicznego, które musielibyśmy w najgorszym razie oddać, zwrócić przedsiębiorcom. Władze miasta chcą rozwiązać ten problem. W kwietniu zapadła decyzja o finansowaniu dodatkowego patrolu, który w weekendy ma pilnować spokoju w rynku i okolicach. Na ten cel zostało z budżetu przeznaczone dodatkowe 4000 zł. Wysyłanie dodatkowego pieszego patrolu zapowiedzieli też przedstawiciele policji. Ponadto proponowany jest dialog mieszkańców z restauratorami, miastem i policją. Właściciele klubu Radio Bar również deklarują chęć współpracy. Będzie dwóch dodatkowych, że tak powiem, mundurowych ochroniarzy, policjanci chcą w ciągu najbliższych 3 miesięcy uporządkować sytuację w rynku. Nowe propozycje, nowe rozwiązania w drugiej edycji budżetu obywatelskiego. Wśród nich głosowanie internetowe, a także bonus za frekwencję. Zmienione zostaną również zgłoszenia, a kwota budżetu wzrośnie o 100 tysięcy złotych. Mieszkańcy zagłosują po raz drugi. W pierwszej edycji do rozdysponowania była kwota 3,5 miliona złotych i głosowały 6244 osoby. W roku 2015 kwota, jaka zostanie przeznaczona, to 3 miliony 600 tysięcy złotych. Inwestycje ogólnomiejskie to 2,5 miliona złotych, a dzielnicowe 1 100 tysięcy. Miasto podzielone zostanie na 7 dzielnic. Dzielnica, w której będzie najwięcej głosujących, otrzyma bonus za frekwencję w wysokości 30 tysięcy złotych. Terminy zgłoszeń od 1 do 26 czerwca. Wprowadzamy zasadę, aby wnioski dotyczące inwestycji były jednak w jakiś sposób minimalny, popierane nie tylko przez samego wnioskodawcę. Jeśli to jest organizacja pozarządowa, to zakładamy, że jej zasięg działania upoważnia do złożenia wniosku. Natomiast jeśli jest to osoba indywidualna, to chcielibyśmy, aby pod tym zgłoszeniem podpisało się 10 innych obywateli.
Takie rozwiązanie jest dlatego przyjęte, że w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego była sytuacja, kiedy było kilka bardzo zbliżonych inwestycji zgłaszanych przez osoby o sobie wzajemnie nic nie wiedzące i tak naprawdę w rezultacie głosy mieszkańców przekonanych do słuszności pewnej inwestycji były rozpraszane. No chcielibyśmy, aby takie sytuacje jednak już się nie zdarzały. Po weryfikacji zgłoszeń lista zostanie opublikowana. Nowością jest głosowanie internetowe, które to będzie trwać od 22 do 24 września. Po nim w dniach 26-28 września odbędzie się głosowanie tradycyjne. Wyniki ogłoszone zostaną na koniec miesiąca. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej widocznej na ekranie. Mistrz olimpijski z Soczi Zbigniew Brudka w środę 30 kwietnia odwiedził Świnicę. Jednym z punktów wizyty było spotkanie z młodzieżą świnickich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zbigniew Brudka przyjechał do Świdnicy, aby wziąć udział w akcji na rzecz świdnickich strażaków. Marek Leśnicki i Jarosław Drzęźla, reprezentanci Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, wybierają się na Światowe Igrzyska Strażaków w Los Angeles, a na to potrzebne są fundusze. W Teatrze Miejskim mistrz olimpijski opowiadał o tym, że sukces jest możliwy. Uważam, że powinniśmy się ruszać, że to jest fajny bufor na generalnie. Lepiej się czujemy, tak? I tak do tego podchodzę. Tak zostało, tak naprawdę cały czas byłem kierunkowany w łyżwiarstwo. Zaczynałem od short tracku, po kontuzji musiałem zdecydować się na zmianę, ale były dalej to łyżwy, szybkie na torze długim. Wiem, że była rozgrywana Olimpiada Młodzieży w short tracku, który był mi blisko. Wiem, że warunki ku temu macie również pod kątem łyżwiarstwa. Myślę, że kwestia teraz zapewnienia kadry szkoleniowej, która mogłaby Wam pomóc i mamy wtedy dużo większe możliwości. Następnie młodzież zadawała pytania i rozdawane były upominki. Następnie Zbigniew Brudka rozdawał autografy. Rozpoczęła się kampania wyborcza Alicji Synowskiej do Europarlamentu. W hotelu Piast w Świdnicy jedyna świdniczanka na listach PO zaprezentowała swój program, spot wyborczy oraz stronę internetową. Platforma Obywatelska oficjalnie rozpoczęła kampanię wyborczą do Europarlamentu na terenie powiatu świdnickiego. W osiągnięciu wyborczego zwycięstwa Platformie w naszym regionie ma pomóc Alicja Synowska, wicestarosta powiatu, która to startuje z list PO z czwartego miejsca. W hotelu Piast w Świdnicy zaprezentowała swój spot wyborczy, stronę internetową oraz program. Świdnica zasługuje, aby być beneficjentem środków unijnych, które dzięki właśnie Platformie Obywatelskiej spływają do naszego kraju i do naszego regionu. Zasługuje na to Świdnica, aby tę szansę wykorzystać w pełni, lepiej niż dotychczas, bo Świdnica mogła uzyskać znacznie więcej, a otrzymane dotychczas środki wykorzystać przede wszystkim z myślą o potrzebach jej mieszkańców. W trakcie spotkania Alicja Synowska otrzymała mocne wsparcie parlamentarzystów PO oraz lokalnych działaczy partii. Alicja, podejmując wyzwania, myśląc o nich globalnie, zawsze widzi w nich przede wszystkim każdego pojedynczego człowieka. To w naszych działaniach, głównie samorządowych, którym Alicja się teraz oddaje i które realizuje, jest naprawdę najważniejsze. I za to dziękując, mówimy Alicjo, że byliśmy z Tobą, jesteśmy z Tobą i będziemy. Alicjo, wszystkiego dobrego, powodzenia Ci życzę. Ja ze swojej strony i Platforma Obywatelska Powiatu Świdnickiego dołożymy wszelkich starań, aby Twój wynik był najlepszy. Dziękuję. To Alicja jest pierwszą dolnoślązaczką, pierwszą kobietą i na to pragnę Państwu dzisiaj zwrócić uwagę. Więc liczę na to, że nie tylko panie z powiatu świdnickiego zagłosują, ale także panowie, a także większość województwa dolnośląskiego. Dlatego zagłosujcie na Alicję Synowską, tak jak zrobię to ja. Jej zaangażowanie w kampanię wyborczą chwalił nowy szef kampanii PO na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, poseł Michał Jaros.
zbierając listy poparcia. Tu w powiecie świdnickim tym zawiadowała, kierowała Alicja Synowska. Był to jeden z najlepszych wyników na Dolnym Śląsku, a ona jako kandydat miała ten najlepszy wynik, jeśli chodzi o liczbę zebranych podpisów. Prawie 3000 podpisów, czyli 3000 osób jej zaufało. Powierzyło jej swój nie tylko podpis, ale swój adres zamieszkania, numer PESEL. To świadczy o tym, że będą głosowali na nią w tych wyborach do Parlamentu Europejskiego, za co wszystkim serdecznie dziękuję, bo to jest ważne. Zdaniem nowego szefa kampanii Platforma w tych wyborach może liczyć na 2 do 3 mandatów. Jestem tego prawie pewien, że jesteśmy w stanie wygrać wybory na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, że jesteśmy w stanie na pewno zdobyć 2 mandaty do Parlamentu Europejskiego, a to jak Państwo, mówię oczywiście o mieszkańcach powiatu świdnickiego, Dolnoślązakach i Opolanach, jak będą głosowali, zależy ten trzeci mandat dla Platformy Obywatelskiej. Tego życzyłbym sobie. Kilka miesięcy temu byłoby to niemożliwe. Dzisiaj sytuacja jest nieco odmienna. Jest szansa na zdobycie tego trzeciego mandatu, dlatego wszystko w rękach wyborców i wszystko w rękach kandydatów, którzy o te głosy wyborców zabiegają. Alicja Synowska stawiać będzie głównie na bezpośrednie spotkania z wyborcami. Swoją aktywność skupi na powiecie świdnickim i jego mieszkańcach. Stawiam w tej kampanii, tak jak zawsze, przede wszystkim na bezpośredni kontakt z mieszkańcami. To jest najlepsza metoda, myślę, że sprawdzona. No i też taka, w której ja się najlepiej czuję, czyli w bezpośredniej rozmowie. Wtedy jest moment, żeby szczerze sobie porozmawiać, zapytać ludzi, jak powinna wyglądać Europa, jak powinien wyglądać Dolny Śląsk, nasz powiat i nasza Świdnica, co powinna Świdnica robić, żeby pozyskać jak najwięcej środków unijnych. Wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano na 25 maja. Wybierzemy wtedy 51 deputowanych, którzy reprezentować będą Polskę na forum Unii Europejskiej. Ruszył remont wadliwego dachu Strzegomskiego Centrum Kultury. Wyłoniona w drodze przetargu firma Domex naprawi go i wzmocni dodatkową drewnianą konstrukcją wsporczą. Jest to konieczne, ponieważ jak wynika z ekspertyz przeprowadzonych przez Politechnikę Wrocławską, dach nie został właściwie wykonany i może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników obiektu. Głównym powodem zamknięcia sali widowiskowej SCK i remontu dachu były wyniki ubiegłorocznej ekspertyzy, która wykazała, że dach nad salą widowiskową zagraża bezpieczeństwu osób korzystających z obiektu. W trakcie pierwszego etapu przebudowy w 2010 roku projekt nie przewidywał remontu konstrukcji stalowej dachu, lecz tylko remont pokrycia dachowego. W ramach remontu ułożono wówczas na nim dodatkową warstwę ocieplenia i papy, zwiększając przez to obciążenie. Ekspertyza wykazała, że dach o takim dużym ciężarze może jednak zagrażać bezpieczeństwu. Dlatego też w wyniku tej ekspertyzy burmistrz zdecydował się przekazać sprawę do powiatowego nadzoru budowlanego w Świdnicy. Nadzór po rozpatrzeniu sprawy zalecił Strzegomskiemu Centrum Kultury wykonanie ponownej ekspertyzy przez Politechnikę Wrocławską, która w tym zakresie jest jednostką akredytowaną. Ekspertyza potwierdziła nasze najgorsze obawy. Dach może zagrażać bezpieczeństwu i zaleciła wyłączenie z użytkowania części dachu nad salą widowiskową, ponieważ nad częścią administracyjną i nad holem nie było takiego zagrożenia. Ta część mogła być dalej użytkowana. Eksperci z Politechniki Wrocławskiej wskazali 2 optymalne rozwiązania problemu. Wybraliśmy wariant drugi, bardziej optymalny, to już jest na kilkadziesiąt lat przebudowę tego dachu na dach o konstrukcji lekkiej. No, firma Domex jest wykonawcą tego remontu, wyłoniona w przetargu nieograniczonym, rozpoczęła pracę w kwietniu, zakończy pracę w lipcu. Po rozbraniu tej części dachu na wyższej części nad salą widowiskową okazało się, że warstwa tego pokrycia jest bardzo gruba i rzeczywiście wybór tego wariantu był decyzją trafną. Na zakończenie prac firma ma czas do lipca bieżącego roku. Inwestycja będzie kosztować około 300 tysięcy złotych. W Polsce występowało 2 lata temu 450 gatunków ptaków, z których większość jest pod ochroną. Trwa właśnie okres lęgowy. Do naturalnych wrogów ptaków mniej lub bardziej świadomie dołącza człowiek. Zostaliśmy zaalarmowani przez ornitologów amatorów o bezmyślnych zachowaniach firm prowadzących pozimowy remont na tamie spiętrzającej wodę w świdnickim zalewie Witoszówki. Pluszcz jest jednym z 450 gatunków występujących w Polsce. Zakłada gniazda umieszczone z reguły za zasłoną spadającej wody.
Można o tym przeczytać w Wikipedii. W tym roku mamy bardzo wczesną wiosnę. Ptaki szybciej przystąpiły do lęgów, szybciej się wykluły. Już nawet są pisklaki opierzone w gniazdach. Akurat nie ja odkryłem, tylko kolega, zapalony ornitolog, przejeżdżając zobaczył, że dzieje się remont. No trochę dziwna pora, zauważył, że już nie ma gniazda pluszcza. Była to dotąd u nas no, taka perełka ornitologiczna. Od 3 lat plusze tu się lęgną, to najwięcej 4 młode były obserwowane, 3, a tu mamy 5. Niestety lęk nie dotrwał do końca, młode padły, plusze opuściły gniazdo. Jeszcze po tym, jak gniazdo zostało odłożone, jeden z dorosłych ptaków przylatywał z pokarmem. Dzieci w przedszkolu wiedzą, że przychodzi wiosna i ptaki się lęgną, prawda? Więc no trzeba uważać, trzeba po prostu uważać. Na działce trzeba zaglądnąć w krzak, zanim się go przytnie. Spodziewać się dosłownie wszędzie. No, nieprawdopodobne miejsca, to w latarni, w jakimś załomie muru, tak jak tutaj na tamie, ktoś się nie spodziewał. Inny dramat ptasiej rodziny za sprawą człowieka rozegrał się przy drodze do Kątek, tuż obok przepięknego i bogatego w wiele gatunków fauny i flory użytku ekologicznego. Gniazdo objętego ochroną raniuszka spadło wraz z obciętą gałęzią. Kilkunastu dni obserwowaliśmy w tym miejscu gniazdo raniuszka. No, parę lat się interesuję ptakami, pierwszy raz udało mi się zobaczyć takie gniazdo. Samiczka siedziała na gnieździe, samiec donosił jej pokarm. Wczoraj, czyli 23 kwietnia, dostałem rozprute gniazdo, przycięte gałązki, zauważyłem na wszystkich drzewach wzdłuż drogi. Spotkałem tutaj 3 panów, od których się dowiedziałem, że to, zrobiła to firma podległa staroście Świdnickiemu, czyli jak najbardziej powinna być to firma świadoma. Trudno dokładnie określić, ile gniazd ptasich pada ofiarą wiosennych korekt drzew i krzewów. W domowych ogródkach, osiedlowych skwerkach, czy tak jak tu, przy uczęszczanej drodze. W trosce o bezpieczeństwo człowieka. W okresie całego roku, chociaż ten okres wiosenny i letni to jest rzeczywiście największa intensywność przeprowadzanych tych prac. Ta zima, czy ten sezon zimowy 2013-2014 był na tyle łagodny, że również w tym okresie też żeśmy przeprowadzali tego typu prace na drogach powiatowych. Staramy się zresztą uważać na wszystko, co w tej chwili wycinamy, ponieważ my wycinamy tylko drobne krzaki i gałęzie, które mogą, że tak powiem, być powodem jakichś uszkodzeń mechanicznych pojazdów. Radzimy chwilę podumać, zanim w ruch pójdzie piła czy sekator, bo inaczej jedyną melodią, którą będziemy mogli usłyszeć, nie będzie ptasi trel, tylko ryk motorów. Misja Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej realizowana jest również przez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym oraz edukacyjnym, mającym na celu promocję idei ochrony zabytków techniki. W sobotę, 26 kwietnia, rozpoczęto sezon wiosenno-letni. Druga edycja Festiwalu Zabytków Techniki połączona została z 10-leciem muzeum. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z historii Jaworzyny Śląskiej, wystawa pojazdów PRL, a także pierwszy przejazd zabytkowym taborem po trasie parowozowej. Dzisiaj w muzeum inaugurujemy naszą trasę parową. Wjedzie ona przez najważniejsze części muzeum, m.in. przez dźwig węglowy, żuraw do nawadniania parowozu, zabytkową obrotnicę oraz zapadnię kolejową. Projekt ten sfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez cały 2011 do 2014 kontynuowaliśmy pracę, a dzisiaj mamy nasze wielkie święto i jeździmy już po trasie. Zwiedzanie odbywa się w trakcie przejazdu składem prowadzonym przez polską lokomotywę lub czechosłowackim wagonem motorowym Motorak. Proszę Państwa, dzisiaj się otworzyliśmy szlak taki komunikacyjny, po którym to będziemy Państwa wozić po naszym terenie muzeum, chcąc Państwu opowiedzieć, jak kiedyś funkcjonowała parwozownia. Chcemy pokazać Państwu nie tylko urządzenia, ale również budowle, które służyły przy pracy tych parowozów. To taki był mój pomysł, tylko że to miała być jeszcze większa ta trasa, żebyśmy jeździli jeszcze z taką pętelką, no ale za dużo tego taboru jest. Po prostu gromadzimy ten tabor
przypomniał pan doktor, nasz wspaniały fundator muzeum, który no po prostu stara się o to, żeby taka pamiątka, która kiedyś służyła PKP, jak stare wagony, stary jakiś tabor, prawda, lokomotyw starych, parowych, czy to spalinowych, elektrycznych, żeby to nie zaginęło. Festiwal Zabytków Techniki to najnowszy projekt Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, poświęcony krótkiej, ale niezwykle barwnej historii Jaworzyny Śląskiej. I tą informacją żegnam się z Państwem i do zobaczenia.